Szokujące zdjęcia z nocnego wypadu Wieniawy i Rozbickiego. Namiętne czułości i wielka kłótnia. Aktualna relacja Julki Wieniawy, 24 lat, i Nikodema Rozbickiego, 31 lat. Owiana jest tajemnicą. Choć potwierdzili informacje o zerwaniu, chłopak nie tylko towarzyszył podczas premiery ostatniego spektaklu, ale też spędził z aktorką namiętną noc na mieście. Co więcej, nie mogli się od siebie oderwać. Sensacyjne wieści o Wieniawie i Rozbickim. Balowali w centrum Warszawy. Aktualna relacja Julii Wieniawy, 24 lat, i Nikodema Rozbickiego, 31 lat. Owiana jest tajemnicą. Choć pojawiły się informacje o zerwaniu, ostatnio po spektaklu, w którym zagrała Julia, wybrali się wspólnie na miasto. Co więcej, nie mogli się od siebie oderwać. Julia Wieniawa i jej partnerzy. Julia Wieniawa ma za sobą kilka poważnych związków. Jednym z pierwszych ważniejszych partnerów w życiu młodej gwiazdy był Antek Królikowski, 34 lat, który aktualnie znajduje się w samym centrum zamieszania z marihuaną w roli głównej. Para zaczęła się spotykać w 2016 roku i rozstała się po upływie 2 lat. Później był kontrowersyjny związek z Baronem, 38 lat, z którym zaczęła spotykać się na początku 2019 roku. Relacja trwała 5 miesięcy i była głośno komentowana ze względu na dużą różnicę wieku między kochankami. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zakończyli związek. Nowy związek został potwierdzony pod koniec 2020 roku. Julia i Nikodem bardzo do siebie pasowali, a wspólne zdjęcia budziły wiele emocji. Uznano ich nawet za jedną z najgorętszych par w polskim showbiznesie. Niestety, związek się zakończył, a Julia napisała na Instagramie: tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Choć para nie jest już razem, dalej są w dobrych stosunkach. Niektórzy powiedzieliby, że zbyt dobrych, szczególnie, że jeszcze niedawno plotkowano o związku Julii i piłkarza Tymoteusza Puchacza. Nowemu partnerowi aktorki raczej nie byłoby na rękę, że eks-chłopak Nikodem towarzyszy jej w ważniejszych wydarzeniach z życia, na przykład premierze spektaklu teatralnego Gra w Warszawie. To właśnie po tym wydarzeniu para postanowiła spędzić razem wieczór. Julia i Nikodem spędzili razem noc. Fotoreporter uwiecznił każdy moment tego wieczoru. Julia była cały czas blisko Nikodema, już na bankiecie nie odstępując go nawet na krok. Namiętnie się całowali, a potem wyszli razem z teatru. Wstąpili do pobliskiego hotelu, gdzie byli zaledwie kilkanaście minut. Zamówili taksówkę i pojechali do baru Plan B. Jak informuje Super Express, później wyszli z knajpy i pokłócili się. Gdy opanowali emocje, wrócili do wymiany czułości.